Dzień dobry, cześć. Nazywam się Radek Drzewiecki i od ponad 17 lat prowadzę firmę Lean Passion. Zawodowo zajmuję się strategią, kulturą organizacyjną, przywództwem oraz zwiększaniem efektywności firm i ludzi. Dodatkowo jestem założycielem dwóch startupów technologicznych Sherlock Waste oraz University. Robię to, co robię, ponieważ chcę, by firmy były świetne, a ludzie szczęśliwi w pracy. Dlatego dla mnie skuteczny menedżer to nie tylko taki, który osiąga cele, ale robi to z ludźmi. Potrafi podłączyć ich do strategii firmy. Jeśli chcesz się dowiedzieć, jak być skutecznym CEO, jak zwiększać efektywność organizacji, budować ponadprzeciętne zaangażowanie, zdolność do adaptacji, wygrywać na rynku, rozwijać siebie i Twoich ludzi, to ten podcast jest właśnie dla Ciebie. Zapraszam. Dzień dobry, dzień dobry, moi drodzy. Witam Was jak zwykle bardzo serdecznie. Dziś finałowy odcinek cyklu to jest strategia, natomiast zanim do niego przejdziemy, chciałem Wam bardzo, bardzo, bardzo serdecznie podziękować za tak liczne zapisy na program MBA Powerful Leadership. Jesteśmy dość mocno zaskoczeni, jak duża jest to grupa. Dzielimy w tej, w tej chwili na mniejsze podgrupy. Jest to program kohortowy i dla nas bardzo ważna jest praca w mniejszych zespołach. W każdym razie MBA Powerful Leadership jest to jedyny w Polsce program poświęcony. MBA poświęcony całkowicie tematowi przywództwa, bardzo praktyczny. Podstawą obrony i uzyskania dyplomu MBA Powerful Leadership jest obrona pro, projektu transformacji przywództwa. My nie jesteśmy gołosłowni, i to wszystko, o czym ja mówię, że żeby nauczyć się jeździć na nartach, to trzeba wyjść na stok. Informacja dość istotna, jest to ostatnia edycja za tak atrakcyjną cenę 15 tysięcy złotych netto od przyszłego roku. W kwietniu organizujemy kolejną edycję, będziemy organizować wiosna jesień i kolejna edycja będzie kosztowała 25 tysięcy złotych. Netto więc jeśli rozważacie rozwój w kierunku pragmatycznego, przywództwa, przywództwa właśnie odpowiedzialności, o którym ja tutaj dużo. Mówię, opierającego się na naszym podejściu do transformacji, strategicznej transformacji kulturowej, to zapraszam na stronę powerfulleadership.pl. Są ostatnie dni zapisów za 15 tysięcy złotych. Tam znajdziecie wszystkie szczegóły. Znajdziecie też znak organizacji, która sygnuje nam dyplom MBA. Jest to bardzo prestiżowa organizacja. My długo staraliśmy się o akredytację tej organizacji AACS. MB. Jestem z tego bardzo, bardzo dumny. Dyplom MBA jest właśnie znakiem, ze znakiem, z logotypem tej organizacji. Oczywiście nie dajemy go za darmo, tylko trzeba obronić projekt transformacji przywództwa, zdać egzamin, zdać wszystkie quizy i ocenić projekt innego kolegi, koleżanki z grupy. Powerfulleadership.pl I przechodzimy już do tematu dzisiejszego odcinka. Na początku, też mały wstęp. Słuchajcie, miały być cztery odcinki o tej strategii, wyszło osiem. Sam mam wrażenie, że trochę was zamęczyłem. Zresztą u siebie też. Miałem dobre intencje. To znaczy nie mówię tutaj, że wyszło źle, bo dostaję super opinię o tej serii, ale część z was mogłem zamęczyć. W każdym razie strategia to temat dużego kalibru i ja chciałem. Wytłumaczyć, bo nie wiedzieć czemu, wiecie, mam taką potrzebę mówienia ludziom, jak ma być, i wziąłem sobie rolę naczelne, naczelnego edukatora polskiego biznesu. Natomiast w większości pozytywne oceny serii ludzie piszą do mnie, też Wam bardzo dziękuję za te pozytywne rzeczy. No, niektórzy zwracali mi uwagę, Radek, no, siódmy raz mówisz o tym samym. A no, to jest też fajny feedback, nie? Ja poczułem takie, taką. Mm, Potrzebę wytłumaczenia tego, jak to wygląda. Wiele osób napisało, że dobrze, że odczarowałem temat, że mój szef dostał to do posłuchania i się zainteresował, ale też zdaję sobie sprawę z tego, że niektórych z Was po prostu zmasakrowałem, i tych z Was, którzy czują się zmasakrowani, proszę o wybaczenie. W każdym razie, słuchajcie, dla wszystkich, którzy chcą sobie poukładać wiedzę z tych ośmiu odcinków, przygotowaliśmy mały prezent. Otóż wspólnie z zespołem opracowaliśmy e-booka. Kilkadziesiąt stron. To jest strategia, którego znajdziecie na stronie tojestrategia.pl Można go pobrać całkowicie za darmo, no może nie zupełnie, bo chcielibyśmy, żebyście zostawili kontakt do siebie, a tych z Was, którzy chcieliby pogadać o potencjalnej współpracy, proszę o zaznaczenie tego w odpowiednim Miejscu, korzystajcie z materiałów dowoli, z pamiętaniem o tym, że to są nasze prawa autorskie, jeśli naszym konkurentom przyszło do głowy kopiowanie naszego know-how w ramach świadczenia usług transformacyjnych. Wybaczcie, nie mogłem się powstrzymać. 12 lat temu wymyśliłem 5 kroków strategii LIN. Ten czas naprawdę biegnie szybko, więc przy okazji, korzystając z okazji, tak wdzięczność, docenianie jest tym. Na czym to życie powinno polegać, przynajmniej I jak się chce mieć wysoko, wysoki poziom jakości tego życia. Tak czy inaczej, 12 lat temu wymyśliłem 5 kroków strategii Lin i popełniłem taką książkę. Strategia Lin, dlaczego w świetnych firmach ludzie nie mogą doczekać się, poniedziałku książka sprzedała się w, ponad, w nakładzie ponad 10 tysięcy egzemplarzy, co jest. Bardzo dużym rezultatem, też Wam bardzo dziękuję za to. A z uwagi na to, że ja i cała grupa LP mamy bardzo duży drive na bycie lepszym każdego dnia, na eksperymentowanie, poprawianie, wymyślanie, strukturyzowanie i przez te wszystkie lata doskonaliliśmy ten model, popełniając masę błędów w ramach podejścia dwa kroki do przodu, jeden do tyłu ale właśnie z uwagi na ten duży drive, do bycia lepszym każdego dnia, Podjęliśmy również decyzję, że czas na większą refleksję i złożenie tego wszystkiego w model transformacji strategicznej 2.0, także 12 lat temu 5 kroków strategii LIN, przechodzimy pomału na transformację strategiczną 2.0 i o tym będzie dzisiejszy finałowy odcinek cyklu. To jest strategia. Odcinek 114 cykl to jest strategia, część 8. Transformacja Strategiczna 2.0. Od misji, wizji, wartości i strategii do Great Company i Happy People. Słuchajcie, na początku ostatni raz, słuchajcie, ostatni raz, przypomnijmy sobie, czym jest strategia, czym jest przewaga konkurencyjna, jakie są te kroki transformacji strategicznej, być może ten odcinek będzie trochę dłuższy, więc... Rozsiądźcie się wygodnie, albo słuchajcie się wygodnie, albo podzielcie sobie na kilka części. Ja postaram się zrobić to w 30 minut, ale nie wiem, gdzie mnie ten, ta moja pasja do, dowiezie. Więc czym jest strategia? Jak ja pokazuję tę definicję strategii, to ludziom bardzo mocno otwierają się oczy i mówią: Aha, no to to jest ta strategia, nie? Więc strategia jest w, mojej, w moim podejściu bardzo mocno powiązana z wizją. I więc pierwsza definicja strategii, którą używam, to jest logiczny sposób realizacji wizji. Jakie działania dają największe prawdopodobieństwo realizacji celu długoterminowego, biorąc pod uwagę kontekst zewnętrzny oraz wewnętrzny organizacji. I te działania to są te działania, o których mówiłem wcześniej, czyli run the business i change the business. Czyli odpowiadając prost, czym jest strategia, musiałbym się zastanowić, jak mam prowadzić mój biznes teraz i jak mam go zmienić, by w przyszłości prowadzić go lepiej, ale biorąc pod uwagę moje możliwości i te i to, jak wygląda dzisiaj rynek. Tak więc strategia to logiczny sposób realizacji wizji. Jakie działania dają największe prawdopodobieństwo realizacji celu długoterminowego? Biorąc pod uwagę kontekst zewnętrzny oraz możliwości wewnętrzne organizacji, i strategia to jest wybór. Strategia składa się z takiej struktury trzech słów: gdzie, co, jak. Gdzie to jest jeden najważniejszy cel długoterminowy, na przykład zdominować rynek, na przykład być pierwszym wyborem. Na przykład być top 3 na rynku. Jeden długoterminowy cel, długoterminowy to minimum 3 lata. Drugi aspekt strategii to jest scope, co i tutaj mówimy o zakresie naszej działalności. Na jakim rynku, dla jakich klientów, jakie produkty, jakie usługi, jakie kanały pozyskiwania tych klientów i czego na pewno nie robimy w aspekcie tych wszystkich rzeczy. Czyli na jakich rynkach nie działamy, dla jakich klientów nie obsługujemy, jakich produktów, usług nie oferujemy i w jakich kanałach nie. Prosperuje. I ostatnią częścią strategii, po gdzie, co, jest jak. Jak to jest główna przewaga konkurencyjna, którą ja nazywam Usain Bolt. Przewaga konkurencyjna główna to cecha charakterystyczna firmy i jej relacji z otoczeniem, i to jest bardzo odkrywcze dla wielu ludzi. O przewadze konkurencyjnej mówimy tylko wtedy, gdy konkurencyjne firmy nie są w stanie jej naśladować i jednocześnie jest ona cenna dla klientów. Wpływa na decyzje zakupowe. I główna przewaga konkurencyjna, jeśli chodzi o wartość dodaną, to nie ma zasadności, kiedy jesteśmy najtańsi na rynku. Wtedy naszą główną przewagą konkurencyjną jest utrzymanie możliwości zarabiania przy najniższych cenach. Tak więc moją wtedy główną przewagą konkurencyjną jest zrobienie opłacalności wolumenowej. W każdym razie, gdzie? Jeden najważniejszy cel długoterminowy: co to jest zakres, jaki rynek, klienci, produkty, usługi, kanały, czego nie robimy, jak. Czyli przewaga konkurencyjna i o przewadze mówimy tylko wtedy, gdy inne firmy na rynku nie są w stanie jej naśladować i jednocześnie jest ona cenna dla klientów, wpływa na decyzje zakupowe. Ja tę przewagę nazywam Usain Bolt, czyli kończysz wyścig, reszta jest w połowie lub dopiero go rozpoczyna. I tak jak indokrynowałem Was w, w tych wszystkich poprzednich odcinkach, jeśli chodzi o samą strategię, to mamy do czynienia z takimi. Czterema etapami. Pierwsze to jest zdefiniowanie samej strategii, czyli gdzie, co, jak, i doprowadzamy tutaj do sytuacji, że 100% top managementu rozumie strategię, rozumie i ma konsensus odnośnie tego, gdzie idziemy, co robimy, czego nie i jaka jest nasza główna przewaga konkurencyjna. Drugi krok to jest upewnienie się, że wybrałem te obszary, które mają największy wpływ na realizację tej strategii, przy czym obszary, mam na myśli dzia działy, departamenty, w ogóle biznesy, Linie, które chcę robić. I mamy tutaj takie, takie ćwiczenie Start, Stop, Redesign, Continue, Improve. Trzecim krokiem y, definiowania, operacjonalizacji strategii jest adaptacja, czyli taki design of organization. Wybrałem gdzie, co, jak, zdefiniowałem obszary, które mają największy wpływ na realizację tej strategii. To teraz muszę zaplanować, jak te obszary będą zorganizowane. I tutaj stosuję model park. Nazywam ten trzeci krok adaptacja, czyli design of organization, gdzie mam People, Architecture, Routine. Routines i culture, czyli jakich kompetencji potrzebuję, które mam dzisiaj, a które muszę uzupełnić, luki strategiczne. Jaka struktura organizacyjna jest najlepsza do przyjętej strategii, luki strategiczne. Jakie rutyny mają największy wpływ na dowożenie wartości, tak jak obiecałem klientowi i obronę moich przewag konkurencyjnych, luki strategiczne. I jaki model przywództwa zapewni mi to, że ludzie będą ze sobą współpracować oraz będą zmotywowani do realizacji mojej misji, wizji, strategii, przywództwo odpowiedzialności i znowu luki strategiczne. Luki strategiczne, o których mówię, powstają mi z podsumowania tych dwóch kroków, czyli z jednej strony tej Start Stop Redesign, Continuing Proof oraz modelu Park. I ostatnim elementem takim czystym do Strategii jest operacjonalizacja, czyli jak ja mam ustabilizować moje procesy i spowodować, żebym nie musiał się jako top management nimi martwić. I to jest perspektywa run the business i tam są procesy, kultura organizacyjna, kultura odpowiedzialności, by ja i moi koledzy, koleżanki z zarządu, stop managementu byśmy mogli skoncentrować się na perspektywie change the business, czyli poprawie mojej organizacji na przyszłość. To znaczy, wybieram sobie. Które obszary mam posprzątać, jak wdrożyć, jak wyeliminować luki strategiczne. Więc change the business będzie mi służyło do lepszego dopasowania strategii. I teraz zobaczcie. Więc ja mam strategię, koncentrację, adaptację, operacjonalizację. Więc przypomniałem Wam cztery etapy definiowania operacjonalizacji strategii. Wiecie już, że strategia to jest gdzie co, jak i wiecie, że główna przewaga konkurencyjna jest tylko wtedy, kiedy pozostali konkurenci nie są w stanie jej naśladować, a klienci dla klientów stanowi to jako wartość i są w stanie za to zapłacić więcej. Etap pierwszy, definiowanie strategii, etap drugi, koncentracja, etap trzeci, adaptacja, etap czwarty to jest operacjonalizacja. I wszystko, i mógłbym teraz iść jak dzik w żołędzie i to wszystko robić, Gdyby nie to, że firma potrzebuje do działania ludzi i ludzie są największą wartością firmy. I moglibyśmy skupiać się tylko na realizacji strategii, rozwiązaniu pierwszego z problemów, o którym mówią profesorowie z Stanfordu, czyli problemu koordynacji, współpracy, czyli dopasowania strategicznego. Ale z uwagi na to, że ludzie się, że to się samo nie zrobi i ludzie są najważniejszym skarbem organizacji, to w tym przypadku trzeba zająć się jeszcze problemem motywacji, czyli zbudowaniem odpowiedniej dra, dla realizacji strategii kultury organizacyjnej. I teraz zobaczcie. Ja słyszę bardzo często, że albo kultura, albo strategia. Moi drodzy, strategia i kultura organizacyjna muszą być ze sobą spójne. Dla mnie, kultura organizacyjna. To jest misja, wizja, wartości działające na co dzień. A strategia to jest po prostu sposób biznesowy działania organizacji. Dlatego misja, wizja, wartości w moim wydaniu są w why, a strategia jest w how. I żadna nie zjada drugiej na śniadanie, kultura organizacyjna ani strategia, tylko wspólnie razem siadają do stołu do tego śniadania. Więc strategia i kultura organizacyjna są ze sobą spójne. I dla mnie kontekst biznesowy organizacji składa się z pięciu elementów: misja, wizja, wartości to jest aspekt kultury organizacyjnej, gdzie ja przez model przywództwa i nauczenie ludzi, kultury odpowiedzialności powoduje, że moje środowisko pracy jest dokładnie takie, jakie obiecałem ludziom, tworząc misję, wizję i. Wartości, a druga rzecz to jest strategia, gdzie ja mam pomysł na to, żeby wygrywać na rynku, pomysł na realizację mojej wizji, logiczny sposób realizacji tej wizji, wybór działań, które dają największe prawdopodobieństwo realizacji celu długoterminowego. Jak więc przeprowadzić transformację strategiczną całej firmy? A właściwie strategiczna to taki skrót myślowy, bo mam tu na myśli transformację strategiczną, kulturową. My robimy to w pięciu krokach. Mam nadzieję, że jesteście gotowi. Finałowe podsumowanie od strategii przejdę tutaj do strategii kultury organizacyjnej, czyli jak przeprowadzić całościową transformację firmy w modelu 2.0, transformacja strategiczna, to tak nazywam 2.0. Więc będę pokazywał trochę inne kroki niż przy samej strategii, bo jak pamiętacie, strategia to jest zdefiniowanie, gdzie co jak, koncentracja, adaptacja, operacjonalizacja, to tutaj dołączę jeszcze do tego. Misje, wizje, wartości i mamy całość, ok? Więc zobaczcie, pierwszym krokiem transformacji organizacji jest zdefiniowanie kultury i strategii firmy. I ja tutaj robię to przez why, how i who. Przy czym why to jest misja, wizja, wartości prosta odpowiedź na pytanie, dlaczego robimy to, co robimy, do czego dążymy czyli misja, dlaczego robimy to, co robimy wizja, do czego dążymy a wartości jak chcemy współdziałać ze sobą, współpracować ze sobą na co dzień, by wspierać misję, wizję. I to jest Y, trzy elementy, tak? Ja to wziąłem, wziąłem od Sinka, przy czym Simka Y to jest tylko misja. Ja mówię misja, wizja, wartości DNA organizacji. Potem mamy HOW, czyli to nasze gdzie, co, jak, długoterminowy cel, zakres i główna przewaga konkurencyjna. I to jest tak mocno połączone z Y że strategia jest logicznym sposobem realizacji wizji, więc jak ja mam misję, wizję, wartości, to do robienia strategii biorę wizję i zastanawiam się, jak ja mam ją sparametryzować długoterminowym celem, więc przechodzę do gdzie, co, jak. Ostatnim elementem tego pierwszego kroku refleksji, ty, pier, przepraszam, pierwszego kroku transformacji strategicznej 2.0, tego kroku, który ja nazywam kultura i strategia jest hu Czyli upewnienie się, że ludzie, mówię tutaj na samym początku tylko o menedżerach, że mam odpowiednich menedżerów w mojej firmie, więc robię takie równanie W plus U razy P i definiuję postawy na każdym szczeblu zarządzania w mojej firmie, zarząd, top management, menedżerowie, kierownicy, liderzy, postawy, które wynikają. Z mojej misji, wizji, wartości i strategii firmy, i upewniam się, że ludzie rozumieją, co to znaczy być menedżerem w tej firmie. Więc pierwszy krok w ogóle transformacji kulturowo-strategicznej, transformacji 2.0, to jest zdefiniowanie podstaw dla organizacji i te podstawy są trzy: why, czyli misja, wizja wartości, how, to jest gdzie, co, jak i who, to jest kogo ja chcę na y Stanowiskach menedżerskich. Yy, nagrałem kiedyś taki odcinek, czy wszyscy członkowie Top Teamu mają jechać, mogą jechać i mają jechać w tym samym autobusie. I to jest właśnie o tym. Ja, ja mam tam W plus u razy P, czyli wiedza plus umiejętności razy postawa. Czyli pierwszy krok to jest budowanie fundamentów dla organizacji. Założeń do kultury, założeń do strategii i założeń do. Menedżerów, jakich ja w ogóle powinienem mieć ludzi, żeby oni nie musieli się domyślać, czego się od nich wymaga. Bo bycie menedżerem, tak jak powiedziałem wielokrotnie, to nie jest tylko prestiż, to nie jest tylko splendor, to nie jest tylko przywilej, ale też odpowiedzialność. Ludzie muszą wiedzieć, jaka postawa wspiera realizację misji, wizji. Strategii. Ja dlatego nazywam przywództwo strategiczne odrabianiem zaległości, bo to jest odrabianie zaległości, tak? Odrabianie zaległości, uproszczenie misji, wizji, wartości, uproszczenie strategii i uzupełnienie tego, gdzie, o co i jak, bo jak wam powiedziałem, jednym z najczęstszych błędów strategicznych jest to, że firmy mają ten cel długoterminowy, ale nie mają posprzątanego zakresu i nie mają zdefiniowanej głównej przewagi konkurencyjnej. I who, to jest przejście z menedżerami i upewnienie się, że wszyscy rozumieją swoją rolę, wszyscy rozumieją postawę, wszyscy rozumieją czego się od nich oczekuje pod kątem realizacji misji, wizji, wartości i strategii, i to ma dla mnie sens, mam nadzieję, że dla Was też. Drugi krok to jest dopasowanie strategiczne, i o tym tylko krótko, bo mówiłem o tym wielokrotnie w całym cyklu. Pierwszy etap dopasowania strategicznego to jest ten etap zoom out, czyli robię takie ćwiczenie Start, Stop, Redesign, Continue Improve. W tym e-booku, o którym mówiłem, będzie Wam łatwiej to zrozumieć, bo pokażę Wam, będzie tam taki template, jak to się robi, tak. Bo ja do tego używam takiego one pagera, gdzie biorę sobie obszar, tłumaczyłem to w jednym z odcinków. Może dobrym pomysłem jest wysłuchanie jeszcze raz tego odcinka, ale żeby tę grafikę widzieć, bo wtedy będzie łatwiej zrozumieć. W każdym razie. Zrobiłem sobie misję, wizję, wartości, strategię. Upewniłem się, że moi menedżerowie na każdym szczeblu rozumieją, czego się od nich wymaga. Więc przechodzę do dopasowania strategicznego wspólnie z tymi menedżerami i pierwsze ćwiczenie, jakie robię, to to ćwiczenie posprzątania obszarów, czyli start, stop, redesign, continue, improve i już mam pierwszy taki impact do run the business i do Change the business, czyli to jest takie w ogóle, pamiętacie, ćwiczenie: killing the company, jakbym zorganizował tę firmę, gdybym miał to robić jeszcze raz. Potem przechodzę do modelu park, gdzie mam kompetencje, które mi są potrzebne do realizacji mojej strategii, struktura organizacyjna, która najbardziej pasuje do realizacji mojej strategii, rutyny, które powodują, że będę przewidywalny i które zbudują barierę wejścia dla moich konkurentów i model przywództwa odpowiedzialności, które spowoduje, że nie będę musiał się przejmować, run the business. Po zoom out i park mam luki strategiczne, parkuję je, bo mogę je. Będę je używał później do definiowania projektów strategicznych, do definiowania najważniejszych inicjatyw, które mają mi poprawić, zmniejszyć dystans pomiędzy tym, jak moja organizacja wygląda dzisiaj, a jak ma wyglądać w przyszłości. Natomiast dla mnie takim punktem kulminacyjnym Dopasowania strategicznego jest SMAC Recipe, czyli mój modus operandi firmy. My mamy u siebie na przykład 10 zasad spisanych, jak nasza organizacja działa i jak nie działa. Zainspirowaliśmy się tutaj Southwest Airlines, książki Wielcy. Z wyboru tam w rozdziale 6 macie dokładnie wytłumaczone, wytłumaczone co to jest SMAC Recipe Specific Methodical and Consistent, czyli specyficzny, metodyczny i spójny przepis kulinarny na Waszą firmę, na przykład Southwest to jest latamy tylko 7 3, 7. Żadnego jedzenia na pokładach, change over 10 minut, nie jesteśmy uzależnieni od innych linii biznesowych, tylko nasze trasówki są tylko i wyłącznie tak zorganizowane, że jesteśmy uzależnieni od siebie. A mamy na przykład skuteczność jest najważniejszym aspektem organizacji, stawiamy na autonomiczne zespoły przywództwo, model przywództwa Leader734 7, jest jedynym modelem, który używamy w firmie i tak dalej, i tak dalej. Chodzi o to, żeby wypracować przepis kulinarny na swoją firmę, czyli zrobiłem sobie zoom out, parka, smak recipe, mam zdefiniowane rutyny i projekty strategiczne i to jest drugi krok transformacji strategicznej, który ma na celu sprawdzenie, jak moja firma jest dopasowana strategicznie oraz Jakie luki muszę uzupełnić, żeby była dopasowana lepiej? No bo chyba logicznym jest to, żeby cała organizacja wspierała mi realizację strategii firmy. Pierwszy krok. Strategia kultura. Gdzie robię Y, misja, wizja wartości, how, gdzie co jak oraz Who. Jakie postawy, wiedzę, umiejętności potrzebuję od menedżerów na każdym szczeblu zarządzania. Drugi krok dopasowanie strategiczne zoom out, start stop, redesign, continue improve. Model park, kompetencje, struktura, rutyny, model przywództwa odpowiedzialności, smak recipe oraz mam wypisane, jakie luki do randy business i jakie luki do projektów strategicznych. Trzeci krok, i w trzecim kroku ja nie mówiłem podczas cyklu, to jest strategia, a trzeci krok to jest komunikacja w organizacji. Bardzo ważna rzecz i od razu Wam powiem: komunikacja, zarząd do wszystkich nie działa. Dlatego ja bardzo, bardzo polecam poszatkowanie komunikacji po strukturze, po hierarchii. Zarząd mówi do menedżerów, menedżerowie biorą do lider mówią do liderów, liderzy, do pracowników, przez co budujemy nie tylko pomysł na komunikację, ale też budujemy odpowiedzialność za tę komunikację i upewniamy się, że jeśli lider do swoich pracowników mówi o tej strategii, mówi o tej misji wizji, mówi o tych wartościach, to pokazuje a, że to jest dla niego ważne, a b, Ciężko mu to później skrytykować. I w komunikacji dążymy do tego, żeby 100% ludzi znało, rozumiało i wspierało, ale w ewolucji najpierw doprowadzamy do sytuacji, że znają, potem upewniamy się, że rozumieją, a potem, że wspierają. Ale jeszcze raz bardzo ważna rzecz: komunikacja w organizacji to jest ćwiczenie kultury odpowiedzialności, czyli nie zarząd, nie town hall meetingi. Town hall meetingi też są, ale jest to, że tak powiem, krok zero w komunikacji. Natomiast zarząd do. Menedżerów, menedżerowie do liderów, liderzy do swoich pracowników, i w ten sposób przekazujemy odpowiedzialność za to, że 100% ludzi zna, rozumie i wspiera. To jest trzeci krok tej transformacji strategicznej. Czwarty krok to ten model przywództwa, który my stosujemy Leadership 734, o którym mówiłem w odcinku szóstym cyklu, to jest strategia. Leadership 734. To jest upewnienie się, że mam odpowiednich ludzi. W tym słowie leadership to jest literka S, czyli selekcja. Upewnienie się, że mam odpowiednich ludzi na stanowiskach menedżerskich, skąd to biorę, z hu, gdzie pamiętacie w tym pierwszym kroku kultura i strategia, definiowałem postawy do tych ludzi. I upewnienie się, że ludzie rozumieją. Ja wielokrotnie mówiłem w swoich podcastach przejście przez wszystkie szczeble zarządzania i zadanie sobie pytania czy ja chcę być liderem w tej firmie biorąc pod uwagę tę misję wizję wartości i strategię bo jest azymut bo ten kontekst o którym ja mówię stanowi azymut ludzie jeżeli firma jest tym autentyczna ludzie łatwiej mogą sobie odpowiedzieć czy to jest miejsce w którym oni chcą wziąć odpowiedzialność za tych ludzi więc ja mam 7 kroków po 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 tym, po tym elemencie mam takie techniczne rzeczy przenoszenia celów na cele dla zespołów. Ja mam 7 kroków kaskadowania celów, 3 poziomy zarządzania wynikami, 4 kroki doskonałości procesowej. Dlatego nazywa się to leadership 7 czy 4. S to selekcja, czyli danie wszystkim carte blanche, i zaproszenie do autobusu tych, z którymi chcemy jechać i tych, którzy chcą z nami jechać. Potem mam takie metodyczne podejście do przenoszenia celów strategicznych na cele zespołowe, trzy poziomy zarządzania wynikami oraz cztery kroki doskonałości procesowej, co ja wielokrotnie mówiłem, to jest stworzenie angażującego, efektywnego środowiska pracy. Ja nie tylko kaskaduję cele, ale doprowadzam do sytuacji, w której 100% ludzi potrafi powiedzieć, potrafi w wywiadzie, tak? bo później będziemy robić takie wywiady, jak jego praca wpływa na cele, realizację celów firmy drugi to jest trzy poziomy zarządzania wynikami, czyli wszędzie board meetingi, wszędzie tablice cel, wynik, problem, przyczyna, doskonalenie. Nie tylko BI, który informuje ludzi o tym, jakie są wyniki, tylko uruchamia akcje, że zespół podejmuje decyzję, co poprawić w kolejnym tygodniu. I ostatni element to jest cztery kroki doskonałości procesowej. Zespół bierze odpowiedzialność za rutyny, procedury, standardy i... Stabilizuje te procesy, które są mi potrzebne, czyli ja buduję przewidywalność w nieprzewidywalnym świecie. Czyli pierwszy krok to jest strategia kultura. Why, how, who? Drugi krok to jest dopasowanie strategiczne: zoom out, park, smak, recipe, rutyny i projekty strategiczne. Trzeci krok to jest komunikacja w organizacji. Zarząd do menedżerów, menedżerowie do liderów, liderzy do pracowników. 100% ludzi zna, rozumie, wspiera. I czwarty krok to jest leadership 7-3-4, który składa się, takie strategiczne przywództwo, które składa się z czterech elementów: selekcji, ale nie wyrzucania ludzi, jak mówiłem wielokrotnie, ale dopasowania ludzi do ról. To jest selekcja u mnie. Może ja tak łatwo o tym mówię, dlatego że selekcja dla mnie to jest obustronne podjęcie decyzji. Oraz trzech elementów, które mają stworzyć mi ramy do angażującego, efektywnego środowiska pracy. Kaskadowania celów, siedem kroków, trzy poziomy zarządzania wynikami oraz cztery kroki doskonałości procesowej. I przechodzimy do piątego kroku operacjonalizacji. I jak wielokrotnie mówiłem, operacjonalizacja składa się z dwóch elementów: jeden to jest run the business, a drugi to jest change the business. Rande biznes to jest przekazanie odpowiedzialności za biznesu tu i teraz na liderów najniższego i średniego szczebla, tak? przy czym ta odpowiedzialność to jest za swój zespół. Dla mnie to jest wdrożenie kultury organizacyjnej w życie, oraz odpowiedzialności za wyników w procesach. I my tutaj tym liderom na programach transformacji przywództwa. Dajemy trzy takie elementy budowania przywództwa, odpowiedzialności: ja, lider, świadomość, rola, umiejętności. Pomagamy im zbudować poczucie przynależności oraz mm, uruchamiamy im board meetingi. We, w, w poprzednim kroku projektowaliśmy gdzie i jakie tablice, tutaj je fizycznie wdrażamy z tymi ludźmi i pomagamy im te board meetingi prowadzić. Dzięki temu mamy efektywny zespół i procesy. I co to nam dało, że możemy skupić się na realizacji projektów strategicznych w ramach Change the Business. Robimy one-pagery do tych projektów, o czym mówiłem w poprzednim odcinku. Następnie robimy matrycę PVA, Project Value Assessment i zostawiamy tylko te projekty, które adresują luki strategiczne. Jak jesteście w stanie policzyć na palcach jednej ręki, jeśli chodzi o projekty strategiczne, to jest bardzo wysoki poziom zdolności organizacji. W każdym razie cała transformacja strategiczna 2.0 składa się z takich pięciu kroków: kultura i strategia, dopasowanie strategiczne, komunikacja w organizacji, leadership 7 3, 4 oraz operacjonalizacja. To jest model, który my przyjęliśmy i daje niesamowite rezultaty zarówno u nas, jak i u naszych klientów. Ja na przykład stabilizując firmę coraz mniej się martwię. Ma na to też wpływ to, co robię sobie ze sobą prywatnie, czyli medytacje, o których wielokrotnie mówiłem, włączenie wdzięczności w swoim życiu, ale biznesowo ja myślę, że te dwie rzeczy są ze sobą mocno zintegrowane ale biznesowo trzeba przestać kiwać łódką. I Maciej Noga, który przyszedł do naszej firmy jako partner, wniósł nie tylko aspekt kapitału, ale aspekt merytoryczny i dał mi takiego typa zarządzaj swoją firmą. Zrób to, jakbyś, co robisz dla swoich klientów, i, i wtedy będzie OK. I od dawna nam się takie możliwości włączyły, bo mówię wam na swoim przykładzie, nie tylko naszych klientów. Nam się takie możliwości włączyły, że jak kiedyś planowaliśmy być taką firmą, wiecie, 20 milionów przychodu, to teraz nasz cel długoterminowy to jest 150 milionów, ale przychodu ARR, czyli ten Annual Recurring Revenue. I co ciekawe, to kiedyś ja komunikowałem te cele takie bardzo ambitne. Wręcz życzeniowe moim, mojemu zespołowi zespół tak przytakiwał tak widać było w ich oczach, tak ta, na pewno. A teraz ja nie widzę aż tak dużych wątpliwości. Ludzie zastanawiają się, co zrobić, a nie, że to jest niemożliwe. I to jest piękne, dlatego że jest w tym wszystkim logika. I jeśli chodzi, słuchajcie, o kulturę organizacyjną, to ma być serducho, to ma być spowodowanie, że ludzie czują się częścią firmy i. Dawanie ludziom w ogóle możliwości wyboru, czy oni tutaj pasują. Jednym z głównych przyczyn, jedną z głównych przyczyn odejść ludzi z pracy jest to, że nie pasują do tej firmy, że ich przekonania. Dlatego pamiętajcie, kultura organizacyjna to jest działająca na co dzień misja, wizja, wartości, a strategia to jest działające na co dzień procesy oraz projekty, które mają na celu wyeliminowanie luk strategicznych. I kończąc tę serię o. Transformacjach strategicznych, o tym, czym jest strategia, to jest strategia. Przypomnę, że są cztery najczęstsze błędy, jeśli chodzi o samą strategię. Menedżerowie udają, że rozumieją, więc zarząd idzie dalej. Bardzo często kończy się to samotnością i zamartwianiem się, że wszystko jest na mojej głowie. Dwa, strategia jest wyrażana przez gdzie, brak wyraźnego co i jak. Trzy, wdrożenie strategii jest rozumiane jako zrobienie nowych projektów. Sto plus. I nikt nie jest w stanie tego dźwignąć. I cztery, brak wyraźnego podziału run the business oraz część the business powoduje, że jak ja to kiedyś nagrałem, taki odcinek tutaj, że biegniemy maraton i ludzie jeszcze podczas tego biegu starają się nam przekonać do tego, żeby w tym samym czasie grać w szachy. Z takim oddechem powiem, że kończymy tego tasiemca. Za tydzień odcinek łatwiejszy. Opowiem wam o wynikach naszego najnowszego ogólnopolskiego badania satysfakcji z pracy Anno Domini 2023, które wspólnie z firmą Openfield zrealizowaliśmy na próbie 3096 osób, ale zakończenie tego tasiemca na zakończenie tej serii pokuszę się o małe lessons learned. Takie tipy dla Was, skutecznych CEO, jeśli chcecie w mojej ocenie z powodzeniem budować great company, happy people. Numer jeden, tip numer jeden. Większość firm jest szalenie przeciętna, nie robi swojej roboty w kontekście fundamentów organizacyjnych misja, wizja, wartości, strategia po prostu jest to martwe. Dlatego, jeśli chcesz, drogi CEO, układać firmę i przyciągać odpowiednich ludzi, nie bądź szary, nie bądź przeciętny bądź wyrazisty i poukładany. Wyrazistość to kultura organizacyjna misja, wizja, autentyczne, działające i wartości a poukładanie to strategia, dopasowanie strategiczne i operacjonalizacja. Numer jeden, czyli bądź wyrazisty i poukładany. Numer dwa, dlatego nie bój się kwestionować status quo i miej odwagę do tego, jak to mówi Collins Understanding Brutal Facts. Jeśli coś nie działa, coś robisz, a nie powinieneś tego robić w ogóle, nie bój się zabić te projekty, inicjatywy, produkty, biznesy. To jest numer dwa: odwaga do rezygnowania z rzeczy, które nie działają. Numer trzy, skup się. To jest powiązane z numer dwa. I rób mniej. Mniej projektów, mniej biznesów, mniej produktów, mniej spotkań, nawet mniej relacji prywatnych. Na przykład to, co mi zadziałało, to to, że ograniczyłem grono ludzi, z którymi chcę się spotykać, do ludzi, kto, których czerpię wartość i którzy czerpią ode mnie. Oczywiście nie, rozumcie te, nie zrozumcie tego tak, że pomijam tych ludzi, ale po prostu. Szkoda mi czasu prywatnego na przykład na, na tym, żeby spotykać się z narzekaczami. Jeśli mi na kimś zależy, to staram się tej osobie wyperspadować to narzekanie, ale, ale, ale nie, okay? Więc numer trzy, skup się i rób mniej. Numer cztery, jeśli chcesz mieć czas na zajmowanie się przyszłością, zainwestuj w liderów. Liderów zespołów, liderów średniego szczebla, też wysokiego, żeby mogli prowadzić im w ten kierunkę. W tym kierunku zainwestuj w transformację przywództwa najniższego Średniego szczebla menedżerskiego, 90% menedżerów zarządza przestrzymaniem kciuków, dlatego stoisz w rozkroku, martwiąc się o teraźniejszość i czasami skacząc do przyszłości, by znów wrócić do gaszenia pożarów. Numer 5. Rande biznes, kultura i procesy. Oddaj zaufanym ludziom, i zaufanie jest kluczem. Nie bój się selekcji na poziomie menedżerskim, otaczaj się tymi, którzy chcą jechać z Tobą w autobusie. Menedżerowie zarabiają więcej pieniędzy niż pracownicy. Powinni zrozumieć, że bycie menedżerem to nie tylko przywilej, ale również odpowiedzialność. Numer 6. Wszystko jeśli chodzi o zarządzanie, zostało już dawno wymyślone. To, czego potrzebujesz, to Twojego pomysłu na DNA, Twojej strategii, Twojego dopasowania strategicznego, Twojego modelu przywództwa, Twojego standardu zarządzania, Twojego teamu, Twojej organizacji. Więc przestań powtarzać te same stereotypy, co mówią inni. Przestań opierać swój biznes na opiniach, tylko zbuduj całkowity pomysł na. Transformację swojej organizacji. I numer siedem, słuchajcie, może to powinno być numer jeden. Zadbaj o siebie, o swoje lęki, zdrowie psychiczne. Kiedy ostatnio robiłeś badania, o mental? Z mentalem jest jak z ćwiczeniami fizycznymi, potraktuj to jak budowanie formy sportowej. Zadbaj o to, byś miał z kim podzielić się swoimi troskami, o rodzinę, przyjaciół, o to, byś mógł oprzeć się na innych ludziach, kiedy ci nie idzie, i żeby oni mogli oprzeć się. Na tobie, kiedy mają troski. To, co mi na przykład poprawiło jakość życia, wykładniczo to medytacje, zwłaszcza hmm, Ho'oponopono, które uczy mnie pokory, wybaczania, wdzięczności, miłości. W moim podcaście też znajdziesz odcinek o tej metodzie. Ho'oponopono. Więc numer jeden, słuchajcie, to jest wyrazistość, wyraźna kultura organizacyjna i pomysł, logiczna strategia. Numer dwa, kwestionowanie status quo i odwaga do zabijania projektów, które nie działają. Numer trzy, róbcie mniej, rób mniej. Numer cztery, zainwestuj w liderów najniższego i średniego szczebla. Numer pięć, run the business, to jest 20% twojego czasu, oddaj to zaufanym ludziom. Numer sześć, wszystko jeśli chodzi o zarządzanie zostało już dawno wymyślone, Znajdź pomysł na siebie i nie powtarzaj innych stereotypów. Numer 7. Zadbaj o wszystkie trzy aspekty swojej, swojego zdrowia, czyli ciało, umysł i duszę. Ja kończę tę serię. Słuchajcie, chciałem Wam bardzo mocno podziękować, drodzy CEOsi, menedżerowie, wszyscy, którzy mnie słuchacie, za to, że jesteście ze mną, że dopingujecie mnie do kontynuowania. Życzę Wam miłości, wdzięczności. Pokory, no i odwagi każdego dnia. I pamiętajcie mantrę Louis Hay: jest dobrze, tak jak jest teraz. Nie trzeba się martwić, trzeba mieć siłę do tego, żeby zrobić to jutro lepiej, ale dziękować za to, jak jest dzisiaj. Do zobaczenia za tydzień, gdzie dowiemy się, czego Polacy oczekują od firm i od swoich szefów. I pamiętajcie, że na dole odcinka macie link do ściągnięcia sobie e-booka. To jest strategia, mój zespół bardzo mocno się napracował. Wszystkiego dobrego, serdeczności dla Was, do usłyszenia za tydzień. Cześć.